tym roku już po raz 12 zorganizowany został powiatowy przegląd tańca przedszkolaków. Odbywał się on pod hasłem Tańczymy, bo lubimy. W wydarzeniu, które miało miejsce w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie, wzięło udział kilka grup przedszkolnych z różnych miejsc naszego powiatu. Ta ciekawa inicjatywa od początku cieszy się dużą popularnością. Pierwszą inicjatywą przedszkola był udział w projekcie związanym z tak zwaną Małą Ojczyzną, czyli z najbliższym otoczeniem przedszkolaka. I dzieci tańczyły tańce ludowe. Kolejny przegląd tańców był przeglądem związanym z tańcami europejskimi, ponieważ wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. I znowu było to związane właśnie z tą ideą wejścia do Unii. Kolejne już jak gdyby zaczęły żyć własnym życiem, przyjeżdżały do nas różne grupy, bardzo chętnie, a w krótkim czasie w ogóle w Polsce stała się wielka moda na taniec dzieci. No i tak sobie tutaj mamy te tańce. Gościliśmy przedszkolaków z Morawicy, Korczyna, Cedzyny, Piekoszowa, Brenicy, Szczukowskich Górek i Micigozda. Każda z grup przygotowała kilkuminutowy pokaz taneczny. Na sali oprócz rodziców występujących dzieci obecni byli także wójt gminy Piekoszów oraz dyrekcja szkoły i nauczyciele. Przedszkolaki prezentowały się znakomicie w specjalnie uszytych na tę okazję strojach. Podziwialiśmy ich talent taneczny w różnego rodzaju tańcach, w które włożyli mnóstwo pracy. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. Tradycją naszego przedszkola jest taniec. W ostatnich latach w związku z modą na uczęszczanie przez dzieci na lekcje tańca, nasza przedszkolna oferta roztańczonego przedszkola budzi duże zainteresowanie dzieci. Dzieci lubią występować na forum przedszkola oraz na większych imprezach. Dodatkową atrakcją jest dla dzieci jest strój. W naszym przedszkolu występują wszystkie dzieci, wszystkie chętne dzieci. Przegląd odbył się pod patronatem wójta gminy Piekoszów oraz kuratorium oświaty w Kielcach.